Podstawowej nie zakwalifikował się do rozgrywki. Uzyskał 4 punkty karne, czas w normie. Jako kolejny Jacek Bobik. Władek, może powiesz na mnie, który jedzie? To nie. Nie wiem. Sporo kibiców nowych dołączyło do nas. No postaram się z Państwem prześledzić kolejność przeszkód na parkurze i spróbować je nazwać dla Państwa, aby Państwo mogli się zorientować w podstawowych zasadach rozgrywania konkursu. Stacjonaty zbudowanej na wzór resora, która to reprezentuje firmę TES Wojciechę, która jest głównym organizatorem dzisiejszej imprezy. Zawodnik musiał niestety zakończyć na przebiegu podstawowym, popełniony błąd. Uzyskał 4 punkty karne, czas w normie. Prosimy na start Jacka Bobika na klaczy wersja reprezentanta Dragona Nowielice, a przygotuje się jako kolejna Agata Morowicka. Klub jeździec Dragon Nowielice, proszę Państwa, wyraźna czołówka w okręgu szczecińskim, a również w Polsce. Są uprawiane wszystkie 3 dyscypliny jeździeca. To jest ujeżdżenie, wszechstronny konkurs konia miastowego, którego reprezentantem tutaj jest Kamil Reinert, i konkurencję skoków. Właśnie Jacek Bobik przez wiele lat jeździł UWKKW.
Słyszeli Państwo tutaj sygnał sędziego głównego. Jest to włączenie dodatkowego czasu stopera, aby czas niezbędny na odbudowanie przeszkody został odliczony od całości przebiegu. Górę przez pana Stanisława Jasińskiego świadczy, że tor został doprowadzony do pierwotnego kształtu. Ale już bez względu na to, czy zawodnik popełni, czy nie popełni błędu do końca przejazdu, to już nie weźmie udziału w rozgrywce, dlatego że nieposłuszeństwo koni, czyli odmowa skoku, jest karana trzema punktami karnymi. A warunkiem uczestnictwa w rozgrywce jest, jak już wspominałem, pokonanie części podstawowej parkuru bezbłędne. Czuje się jako kolejny Bartosz Adamus. Agata Borowicka to jedna z młodszych amazonek w okręgu szczecińskim, ale już sporym doświadczeniem, ma wiele wygranych konkursów już w tym sezonie, ale jak Państwo widzieli, ta przypadkowa wrzutka nie pozwoliła na dwie wrzutki, przepraszam, czyli w sumie 8 punktów karnych, nie pozwala Amazonce na wzięcie udziału w części rozgrywkowej. A przed Państwem już kolejna para konkursu, jest to Bartosz Adamus, reprezentant klubu jeździeckiego z Bonina na koniu Rajtar. Zmianą dotyczy to również jeździectwa. Przez wiele lat działało wiele klubów przy firmach państwowych. Szczególnie sporo ich było przy państwowych gospodarstwach rolnych. Kiedy to one uległy likwidacji, padły również działające przy nich kluby. W to miejsce powstaje coraz więcej prywatnych klubów jeździeckich lub po prostu zawodników z prywatnymi końmi, a zrzeszonych w różnych klubach, a to wszystko zależy od tego, czy w macierzystym klubie zawodnik ma trenera. Jeżeli zawodnik jest doświadczony, to już radzi sobie w wielu wypadkach samodzielnie w konkursach. Proszę Państwa, nie wiem, czy Bartosz Adamus wygra ten konkurs, ale na pewno pamiętają Państwo jego przebieg na tym samym koniu w poprzednim konkursie. Popełnił tam wiele podstawowych błędów, ale przypomnę, że Rajtar nie jest wcale lekkim koniem. Ale to się gorące brawa, to ładny przejazd, bez błędów. 0 punktów, karo, a czas to była za moment. A oto proszę Państwa, ponownie nie przypomnę, są CWKF Legia Warszawa. Przygotuje się jako kolejny remigiusz Łobuszyński. A czas Bartosza Adamusa, który przed chwilą kończył parkour, 33.